Witam Cię w kolejnej części kursu GitHub dla inwestorów. W tym module zajmiemy się zagadnieniem analizy popularności danej biblioteki i omówię dla Ciebie funkcję UsedBy znajdującym się na wybranych repozytoriach na portalu GitHub. Funkcja UsedBy widoczna w centralnej części ekranu danego repozytorium pozwala nam określić to, ile repozytoriów korzysta z danej biblioteki właśnie na portalu GitHub. Istotne jest to z tego względu, że w bardzo prosty sposób pozwala nam to śledzić adopcję i zastosowanie danej biblioteki właśnie w innych projektach, w innych rozwiązaniach realizowanych przez pozostałe zespoły programistyczne. Istotne również to z tego względu, że jeśli dany projekt charakteryzuje się tym albo komunikuje to społeczności, że tworzy rozwiązanie, które ma służyć właśnie tworzeniu innych rozwiązań, to powinien on w jakiś bardzo dobry i łatwy sposób udostępnić to rozwiązanie programistom, aby mogli oni tworzyć swoje rozwiązania właśnie w oparciu o tą bibliotekę. I takim mechanizmem, który pozwala nam to śledzić właśnie z poziomu GitHuba, jest ta funkcja UsedBy, która nam daje informacje o tym, ile osób w ilu swoich repozytoriach używa już tej biblioteki. Warto tutaj również odnieść się do zakładki Insights, Dependency Graph, a następnie Dependence, gdzie znajdziemy właśnie te projekty, które są zależne od tej biblioteki. I według mojej opinii, im więcej projektów jest zależnych od danej biblioteki, tym adopcja takiego projektu postępuje w dobrą stronę i znaczy, że jest coraz częściej i coraz powszechniej używana przez programistów w swoich projektach. Co dla projektów, które budują jakieś platformy, budują pomosty, właśnie do łączenia różnych rozwiązań, myślę, że jest jak najbardziej wskazanym tutaj wskaźnikiem do śledzenia. Oczywiście dodatkowym serwisem i dodatkową informacją w tym zakresie możemy się posiłkować poprzez portal NPM widoczny na ekranie, który te biblioteki pozwala dystrybuować już bezpośrednio w formie wygodnych bibliotek gotowych do użycia w ramach tworzonego oprogramowania przez zewnętrzne zespoły. I tutaj również mamy możliwość prześledzenia tego, ile projektów zależy od danej biblioteki. Tutaj oczywiście nie będzie jawnej korelacji pomiędzy tym, co jest na GitHubie, a tym, co jest na NPM-ie, ponieważ nie wszystkie repozytoria, które są tworzone na GitHubie, idą dalej i tworzą biblioteki w ramach właśnie serwisu NPM. Dlatego bardziej, że tak powiem, wiarygodne czy miarodajne jest śledzenie tego, co dzieje się właśnie w ramach serwisu NPM danej biblioteki, gdzie tutaj w prawej części ekranu mamy taki bardzo wygodny i czytelny wykres tego, jak wyglądało pobieranie danej biblioteki na przestrzeni ostatnich tygodni. I tutaj również jestem zdania, że im więcej pobrań danej biblioteki, tym większa adopcja i większa popularność konkretnego rozwiązania. Także jeśli chodzi o to zagadnienie, to wszystko. Bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnej części.